Teatr zaprasza. Wyjmij mnie z torby, Beciu. Ciasno mi tu i nic nie widzę. Siedź cicho, senior. Jeszcze ktoś cię usłyszy. Nikt mnie nie usłyszy. Przecież wiesz, że nikt poza tobą mnie nie słyszy. Próbowałem chyba z 1000 razy. A może nawet i 100. 100 jest mniejsze od 1000. I co z tego? Przecież wiem, ile razy próbowałem. Wyjmij mnie z torby. To specjalnie dla ciebie policzę. Nie wyjmę cię, seniorku, bo się boję, że się zgubisz w pociągu. Nigdzie nie będę chodził. Tylko posiedzę na twoich kolanach i popatrzę przez okno. Obiecujesz? No jasne, że obiecuję. Jak bonie dydy, bo bone dudy. Bone... No bardzo obiecuję. Jejku, senior! Jak ty wyglądasz? Całe futerko masz... Fuuuj, senior! Co to? A widzisz. Pamiętasz ten sok jeżowy, który babcia nam zapakowała do torby? Jeżynowy, to sok jeżynowy. Co za różnica? No bo robi się go z jeżyn, a nie z jeży. No tak, nie pomyślałem. Jeże mają kolce i sok byłby kolczasty. Jeżyny też mają kolce. Jak to? To sok był kolczasty? Nie, to tak nie działa. Soki nie są kolczaste. Zresztą, nieważne, mów co się stało z futerkiem, nic poniu. No bo widzisz... Ja tam siedziałem w tej torbie, siedziałem i siedziałem. Senior! No siedziałem i mi się nudziło troszkę, a później mój brzuszek zaczął świergolić. Jak to twój brzuszek zaczął świergolić? No tak wiesz. No tak właśnie. Przecież zjadłeś na śniadanie całą bułkę z szynką i szczypiorkiem. Tak? No popatrz. Zapomniałem. Okej, zaraz dam ci drugą. Nie, już nie trzeba. Senior, to jesteś głodny, czy nie? No, tak, niezupełnie. Niezupełnie? A Beciu, pamiętasz te ciastka, które nam ciocia Renia zapakowała do torby? Oczywiście, że pamiętam. Chcesz jedno? Ja też z przyjemnością zjem. Nie fatyguj się. Co? Nie ma już. Jak to nie ma? Zjadłem. Zjadłeś 0,5 kilograma ciastek? Tak. I od nadmiaru cukru ci się futerko zmierzwiło? Nie do końca, bo widzisz, Beciu, te ciasteczka były takie pyszne, takie z kremem i z czekoladą i z orzechami, wiesz? No, wiem. No a skąd wiesz, skoro nie jadłaś? Wiem, bo to moje ulubione ciastka, które ciocia Renia piecze specjalnie dla mnie. Ach tak, specjalnie dla ciebie. Tak, senior, specjalnie dla mnie. No popatrz, jak to się poskładało. Niby specjalnie dla ciebie, a ja zjadłem. Życie jest pełne niespodzianek, prawda, Beciu? Do rzeczy, seniorku, bo gadasz i gadasz, a ja wciąż nie wiem, dlaczego jesteś taki brudny jak nieboskie stworzenie. Co to jest nieboskie stworzenie? Senior! Ach tak, oczywiście, futerko. Bo te ciastka były takie pyszne i takie słodziutkie i te orzeszki. Senior, błagam! No pić mi się zachciało, a tam był ten sok od babci z jeży. Z jarzyn. Z jarzyn? Z jakich jarzyn? Co ty pleciesz, Beciu? Wszystko mi mylisz, oczywiście, że nie z jarzyn, tylko z jeżyn. Nie z jeży? Nie. Seniorku, jeśli natychmiast nie powiesz, co się stało, to wyczeszę ci futerko szczoteczką do zębów dziadka Mundka. Dziadek będzie zachwycony. Co mówiłeś? Że jesteś okrutną, młodą kobietą i to nie moja wina, że ten sok miał taką trudną zakrętkę. Pozwól, że zgadnę, co było dalej. Nakrętka była taka trudna, że nie dałeś rady jej użyć, więc sok ci się wylał na futerko. No, prawie. Właśnie tak. Prawie? No, trochę wsiąkło w torbę. W moją torbę z sukienkami? Oj, nie przejmuj się, Beciu. Teraz są bardziej różowe. Spodobają ci się. Cześć, siostrzyczko.
Nie jest ci smutno samej w przedziale? Mama pyta, czy nie chcesz przyjść do nas, a ja tu chwilę posiedzę i poczytam książkę. Już właściwie niedługo powinniśmy dojechać. Cześć, Vincent. Nie, dziękuję. Nie nudzę się. Poza tym tata strasznie chrapie. Tata już nie śpi. A dziadek też strasznie chrapie. No tak, dziadek chrapie. Wcale nie jesteś sama, co? Jak to nie sama? A widzisz tu kogoś jeszcze albo słyszysz? No, niby nie. Ale wiesz, dam ci dobrą radę. Nawet jeśli jesteś sama, to dobrze pilnuj ciastek od cioci Reni. Bo jak się na chwilę zamyślisz, to może znikąd przyjść ten zupełnie nikt i pożreć wszystkie ciastka. Za późno. Znaczy, skąd wiedziałeś? Też kiedyś miałem 13 lat. No weź się, Vince, nie targaj mnie. Masz, przyniosłem ci trochę swoich ciastek. Kocham cię, braciszku. Beciu, czy ty mnie jeszcze lubisz? Senior, no co to za pytanie? Oczywiście, że cię lubię. To dlaczego mnie tu zabrałaś? Co? Co ty mi tu pleciesz? No przecież zabrałam cię właśnie dlatego, że cię lubię. Rozumiem. Zabrałaś mnie, bo chciałaś, żebym był przy tobie w tym strasznym miejscu. Wszystkie nasze zabawki zostały w domu. Nudzi mi się. Pada deszcz. A ty wzięłaś tylko tę głupią grę z literkami. A wiesz, że ja w nią zawsze przegrywam. Możemy się pobawić w chowanego, chcesz? Gdzie? To oczywiste, że schowasz się w szafie. A skąd możesz to wiedzieć? Beciu, tu jest tylko szafa i łóżko. Jeśli ja wejdę pod łóżko, to ty możesz schować się tylko w szafie. Właściwie masz rację. Nie, Beciu, nikt nie będzie się chować w szafie. Dlaczego? Tam śmierdzi. Czym śmierdzi? Pokaż! No jak czym śmierdzi? Wiadomo, kredensem. Trochę rzeczywiście śmierdzi kredensem. Pamiętaj, żeby tu nie chować czekolady. Tak, wiem, seniorku, wiem. Zasada 23. Nigdy nie chować czekolady do kredensu, bo zacznie smakować lakierem do mebli. No właśnie. Na szczęście zawczasu uratowałem nas od tej katastrofy. Co masz na myśli? Zjadłem już czekoladę. Na szczęście spakowałam dwie. Beciu, zapakowałaś trzy, ale nie przejmuj się. Zjadłem wszystkie. Senior, ty żarłoku! A co to? Jaka dziwna mewa. Nie wpuszczaj jej! Mewy to straszne żarłoki. Wszystkie zapasy nam zje. No spokojnie, seniorku. Już nic nie mamy. Oj, co to za porządki? Tak tu się gości wita? Co za maniery karygodne? Znałam kiedyś taką smarkulę, co też tylko akysz, akysz, akysz machała rękami, gofrem się nie podzieliła. Beciu, zamykaj okno, ona gada! Gada, gada? Nie mówi się gada, tylko mówi. A ty pokrako włochata. Beciu, czy ty to słyszałaś? To ptaszysko uraziło moją dumę i moje śliczne futerko uraziła. W ogóle cały jestem urażony. Spokój! Proszę o ciszę. Zatem kim pani jest, pani Mewo? Ale nierozgarnięta pannica. Otóż, jak słusznie zauważyłaś, jestem Mewą, mam na imię Anastazja i wpadłam po sąsiedzku się przywitać. Zatem dzień dobry, Anastazjo. Miło, że przyszłaś. Przyleciałam. No tak, oczywiście, przyleciałaś. Ja mam na imię Becia, to znaczy nie do końca tak, ale podobnie, właściwie to bez znaczenia, bo i tak na mnie wszyscy mówią Becia, a to jest seniorek. O,
O, to ma imię. No, no, no. Oczywiście, że mam. Seniorku, bądź grzeczny dla gościa. No, ona też jest dla mnie niegrzeczna. Jestem grzeczna, tylko głodna. Aha, ja to mam szczęście. Ostrzegałem cię, one tak mają. Zawsze są głodne. Seniorku, zjadłeś właśnie 3 czekolady i... Przyjacielowi się nie wypomina. O, no właśnie, on zjadł 3 czekolady, a ja ledwo 2 rybki trafiłam dziś. I to bez panierki. Anastazjo, a masz ochotę coś zjeść? O, a co masz? Nie wiem, muszę iść do kuchni, a co lubisz? O, lubię wiele rzeczy. Gofry, lody, kukurydzę, ale tylko z masełkiem. Gofrów to chyba nie mamy, ale pójdę sprawdzić. A wy tu bądźcie grzeczni, bo przyjdzie dziadek i będziecie musieli chować się w szafie, a tam śmierdzi kredensem. Oj nie, tylko nie kredensem. Idź i wracaj szybko. Ja przypinuję twojego futrzaka. On ma na imię senior. No właśnie. Niech będzie. Przypilnuję twojego seniora. Ojej, jej, jej! No, jak się boisz, to może wejść do środka. Wcale się nie boję. Ale tak burczy i huczy, że własnych myśli nie słyszę. Przesuń się. No, to co tu robisz? Ja to latam, zwiedzam, odwiedzam, opowiadam. Ja właściwie ciekawy nie jestem, ale jak już opowiadasz, to o czym opowiadasz? No, jak o czym? O przygodach. O swoich przygodach? No, o czyich? To ty masz przygody? Oczywiście, że mam. Przecież już zaczęłam opowiadać, zanim mi przerwałeś, o tym dziewuszysku, co machała rękami. Tej, co nie podzieliła się gofrem? No właśnie. A taki był dobry, z truskawkami, czekoladą. Becia by się podzieliła. To jakaś strasznie zła dziewczyna musiała być. No była, no właśnie, ale pożałowała. Co jej zrobiłaś? Dziobnęłaś w nos? Albo w ucho? Nie. Nie dziobnęłam. To co? Nie chcesz wiedzieć. My, mewy i gołębie też, mamy swoje sposoby. To ptasia tajemnica, ale chcesz, to opowiem ci coś innego. Najlepiej opowiedz, co my tu możemy robić w taką pogodę. Oj, bardzo wiele można robić. Można latać. Nie umiemy. Co proszę? Nie umiemy latać. Ale jak to? Serio? No serio. Nawet Becia chyba nie umie. A ona umie bardzo dużo. A ja to już na pewno nie. To ja was nauczę. Nie, to chyba nie najlepszy pomysł. Już kiedyś próbowałem. I co? No i wiem, że nie umiem. Co jeszcze możemy robić? No, zwiedzać możemy. Sopot jest niezwykle interesujący. Niezwykle. Wiesz, jest tu taka zupełnie niezwykła latarnia. Taka latarnia niemorska. A dlaczego niemorska? To wiesz, taka trochę tajemnica, ale ta latarnia to wcale nie latarnia. W każdym razie nie zawsze. Kiedyś był tam szpital, a w szpitalu była kotłownia, z kotłowni sterczał komin, a babcia Krysia... Jaka babcia? No babcia Krysia. Nie mamy żadnej babci Krysi. No, wy nie, ale ja miałam. No i właśnie babcia Krysia kiedyś wyskubała z komina cegłę i musieli zrobić remont. I zrobili. I jak robili, to się chyba pomylili, bo zamiast komina zbudowali latarnię morską. Ludzie to w ogóle są roztargnieni, a później jacyś inni ludzie powiedzieli, że to już nie komin, a właśnie latarnia morska. A później jeszcze inni ludzie powiedzieli, że już nie jest morska. No tak, skoro powiedzieli, że już nie jest morska, to wiadomo, że jest niemorska. A świeci? No pewnie, że świeci. Jak przestanie padać, to pójdziemy zobaczyć. Co tu jeszcze jest?
Może wcale nie będzie tak nudno. Jak jest latarnia niemorska, to może coś jeszcze. No, jest solanka sopocka. I co tam się robi? Właściwie nic. A to niezbyt rozrywkowo. Ale jest też dom zdrojowy. I tam coś fajnego się robi? Tam się wodę pije. Żartujesz sobie? Nie, poważnie mówię. To głupie. My mamy dom zdrojowy w lodówce. Może wymyśl coś ciekawszego? Wiem. Przystań rybacka, tam jest ekstra. Są kutry i rybacy wyrzucają stare ryby. Można się najeść do syta. Fuj! Odpada. Jest krzywy domek? Co? No, domek jest i on jest krzywy, bardziej krzywy niż inne. A dlaczego? A co dlaczego? No, dlaczego jest krzywy? Tak w zasadzie to nie wiem, ale babcia Gienia mówiła... Jaka babcia? No, babcia Gienia. Nie mamy takiej babci. No, wy nie, ale ja miałam. I właśnie babcia Gienia opowiadała, że ten dom to miał aż 7 architektów. I ja tak sobie myślę, że oni się pokłócili i dlatego ten dom im tak nie wyszedł. Też bez sensu. A jest tu coś naprawdę niesamowitego? No, pewnie jest. No pewnie, że jest. Jest tajemnicza pieczara. Żartujesz! Nie! A gdzie? Trzeba iść przez las i dalej prawie przy plaży, ale za wydmą jest ukryte wejście. I tam jest pewnie strasznie i tajemniczo i ciemno. No pewnie! A w jaskini jest staw z głęboką czarną wodą, bardzo przerażający. I tam się czasem dzieją czary. Ale super! Idziemy? No pewnie! Burza już się nie burzy, pewnie przestało padać. Weź tylko kalosze, bo ci się futerko zamoczy. Czekaj, Anastazjo. Chwila, no a Becia? Nie mogę przecież iść bez niej. Smutno by jej było, gdybym ją zostawił. Za tobą to nie będzie tęsknić, bo ty tylko mewą jesteś, ale ja jestem jej przyjacielem. Tylko mewą też mi? Tak gadasz, bo mi zazdrościsz, że się latać nie nauczyłeś. A Becią się nie przejmuj. List jej zostawimy, żeby nas dogoniła i żeby wzięła jedzenie. A jak ona nas tam znajdzie? Narysujemy jej mapę? Może lepiej, może łatwiej, jakby szła po śladach papierków po cukierkach? Masz cukierki? Nie, ale mam papier po cukierkach. Dużo mam, patrz. No, no trudno, ale przynajmniej ładnie pachną. Seniorku! Anastazjo! Senior! Gdzie jesteście? Seniorku! Tutaj, Beciu, chodź! Senior! No co ty wyrabiasz? Gdzie ty łazisz? Jak ty wyglądasz? Bo wiesz, Beciu, tam kałuża była. I musiałeś się wykąpać? Nie, zupełnie przypadkowo wpadłem. Martwiłam się. Beciu, no przecież zostawiliśmy ci list. Przypominam ci, że ty nie bardzo umiesz pisać. No popatrz, trochę zapomniałem, że nie umiem. Właściwie to wydawało mi się, że całkiem nieźle mi poszło. Mhm, wydawało ci się. Beciu, to jak nie odczytałaś listu, to jak mnie tu znalazłaś? Szłam śladem papierków po cukierkach. Nie znam innego stworzenia, które potrafiłoby zjeść tyle irysków naraz. No, ale to nie ja. To Anastazji papierki. Jasne, jasne. A właśnie, gdzie Anastazja? Tam, na drzewie. Hop, hop, tu jestem. Hop, hop.
O, z góry lepiej widać drogę, bo wiedz, Beciu, że ja tu ciężką pracę wykonuję, przewodnikiem jestem. Masz coś do zjedzenia? Mam. Zrobiłam kanapki z pasztetem i ogórkiem małosolnym. Chcesz? Z ogórków to ja raczej zrezygnuję. Ogórki pryszcze mają. A gdzie nas prowadzisz, Anastazjo? W bardzo niezwykłe miejsce. Anastazja chce nam pokazać taką pieczarę, co w niej są czarne czary i woda w stawie i straszność i mrok gęsty, aż truchlają kości. Aż co się robi? No kości te, no co robią kości? No gadaj, wszystko poprzekręcą. No jakże mnie to nie dziwi. No to gdzie nas prowadzisz? Do czarodziejskiej groty. Zobaczysz, to niedaleko. Wiesz, Beciu, ostatnim razem jak widziałem czary, to spotkałem ciebie. To chyba nie może być straszne, aż tak bardzo, co? Jak myślisz? Nie martw się, seniorku, ja cię będę bronić. Uff, to dobrze. Nie ma się czego bać, nikt tam nie przychodzi, bo to tajemnicza grota. Ja o niej wiem i to jest moja tajemnica, więc grota jest tajemnicza, rozumiecie? A teraz wy będziecie wiedzieć i żeby wciąż była tajemnicza, to musicie mieć ją w tajemnicy. To proste. Nigdy nie spotkałam żadnego. A gdzie ty jesteś?
No, tu sobie siedzę nad jeziorkiem. Chodźcie tam, pokażę coś fajnego. Tu jest mnóstwo złotego piasku. Cześć, Tytonie. Ja jestem Becia, a to jest mój przyjaciel senior. Cześć. A to jest mama Anastazja. To ona nas tutaj przyprowadziła i mówiła, że o tej jaskini nikt nie wie. Ale ty chyba wiesz, skoro tu jesteś. Ja jeszcze dziś rano też nie wiedziałem, ale przypadkiem tu przypłynąłem. No widzicie, mówiłam, że nikt nie wie. To była prawie prawdziwa prawda, przynajmniej jeszcze dziś rano. Przypłynąłeś? A którędy? Podziemnymi wodnymi tunelami. Ten staw tutaj to tak naprawdę jest podwodna jaskinia i można nią dopłynąć aż do serca morza. To morze ma serce? No, oczywiście. A ty? Jak się nazywasz? Nazywam się Trytek. Kiedyś miałem inne imię, ale później... to długa i smutna historia. Nie będę was zanudzać. Mówisz, że jesteś Trytonem, ale wyglądasz jak zwykły chłopak. No, niezupełnie. Ojej! Ale jojo! No. Beciu, widzisz? On ma ogon! Trytku, to ty jakby synu jesteś. No, dlaczego to się wszystkim myli? Syreny to dziewczyny, a trytony to chłopaki. Czy ja ci wyglądam na dziewczynę? Jeśli tak, to na brzydką. Dziewczyny są ładniejsze. Anastazjo, bądź uprzejma, bo nikt cię lubić nie będzie. Wybacz, Trytku. Ona tak zawsze, jak kogoś poznaje, to jest taka... Czyli reasumując? Czyli po prostu chodzi o to, że masz na imię Trytek i jesteś Trytonem. Nie obraź się, ale to takie trochę mało oryginalne. No właśnie, chodzi o to, że to wcale nie da. Popatrzcie. Ojej, co ci się stało? Kiedy byłem mały, bawiłem się z żółwiami na wielkich łąkach oceanu i to był taki piękny dzień. Robiłem beczkę i nagle wpadłem w ten worek. Jaki worek? No, taki czarny worek, śmierdzący bardzo. Ale skąd taki worek wziął się w oceanie? Ludzie to straszni śmieciarze. Wszędzie wszystko rzucają. Gdzie stoją, tam wyrzucają. Tu staną, tu wyrzucą. Tam pójdą, tam też wyrzucą. A gdzie wyrzucą, to tam leży. Albo płynie, bo czasami wyrzucą do wody. O, już ja się napatrzyłam, co oni wyrzucają. Wszystko. Gacie i buty i papiery i inne świństwo. Tylko jedzenia jakoś nie wyrzucają. No, czasami wyrzucają, ale jakieś takie słabe. Bo jak gofra mają ze śmietanką, to nie wyrzucą. Trzeba podstępem zabrać. No i to był właśnie taki worek, co ktoś wyrzucił. A ja fruła, worek puf i te śmierdzące śmieci, no wszędzie. To ja wpadłem i siup i chlup i przepłynąłem jak strzała, ale to coś plastikowe zostało mi na ogonie. A co to właściwie jest? No to jest trytytka, taka opaska plastikowa, to się nazywa trytytka. I przez tę trytytkę to ja się zacząłem Trytkiem nazywać. Tak zaczęli na mnie wołać. I na początku nic się nie działo, nawet fajne takie było. Ale później mój ogon zaczął rosnąć, a trytytka nie. I taka rana się zrobiła i pływać teraz nie mogę. Trytku, to bardzo boli? Boli tak, że nie wiem jak dopłynę z powrotem do serca morza. A kiedy tryton nie może pływać, to jakby mu się życie skończyło. Tak właśnie się czuję. Musimy ci pomóc. Nie bój się, pokaż dalej. Boli! Nie ruszaj się, to mniej będzie boleć. Pokaż. Ała! Dawaj z powrotem tę nogę. No pokaż. Jakby to zerwać. Oj, au! To boli! Boli bardzo! Już próbowałem zerwać. To strasznie mocne jest. Nie da się. Czymby to przeciąć, senior? Masz w tej swojej kieszonce pod futerkiem przypadkiem jakiś scyzoryk? No oczywiście, że mam, Beciu. Mam śliczny scyzoryk na grzyby dziadka Mutka. Ten, co go zgubił jesienią w zeszłym roku. Senior, skąd?
A zresztą nieważne. Daj ten scyzorek. A teraz ostrożnie, powolutku. Trytek, ani tknij. Jeszcze troszeczkę. Cicho, cicho. Już prawie skończyłam. Ojejku, krew się leje. Co za okropny widok. Zaraz za to ujęcie. Trzeba zrobić opatrunek. Beciu, przecież to twoja najładniejsza sukienka. Nic nie szkodzi. Będzie tylko trochę krótsza. Ojej, prawie już nic nie boli. Niesamowite. To prawie jak magia. Trzeba przyznać, Beciu, że to bohaterskie całkiem było. Gdybym miała akurat, to bym ci dała go pracę świetlną. No, Beciu! Pięknie to zrobiliśmy, co? Ej, słuchajcie, skoro już mogę pływać, to zabiorę was do serca morza. Chcecie? No, ten... Tak nie bardzo. Ja pływam świetnie, oczywiście, ale kiepsko oddycham pod wodą. Ja tylko nurkuję. Nic nie szkodzi. My trytony mamy swoje magiczne sztuczki. Chlapi plusk i będziecie się czuć jak ryby w wodzie. Trytku, jesteś pewien, że to bezpieczne? Robiłeś to już komuś? No pewnie, że bezpieczne. To najważniejsze czary trytonów. Taka moda, wszędzie woda. Fala falę w morze pcha. Pływać możesz tak jak ja. Pływa foka czarnooka, pływa ryba, sztorm ją zmywa. Bądź jak ryba, co tak pływa. Plusk i chlap, czaru start. A teraz za mną, do jeziorka i do serca morza. Posejdonie, wstawiaj glony na herbatę. Zarwetę! Czy wyście tu wszyscy poszaleli? Co tu się wyczynia? Trytek, gdzie ty jesteś? Tu jestem, mistrzu Posejdonie! O, no właśnie. Czy nie zechciałbyś mi łaskawie wyjaśnić, co to za zamieszanie? Czemu mnie z tronu zrywasz? W ogóle do czego to podobne, żebyś ty mi kazał herbatę robić? Kawara się zajmuje robieniem herbaty i ty nic po niu doskonale o tym wiesz. A co ty taki dziś wesoły? Mistrzu Posejdonie, właśnie dziś zdarzyły się prawdziwe czary. Spotkałem w tajemnej jaskini dziewczynkę. Ludzką? No tak, oczywiście, zupełnie ludzką. Taką z nogami zamiast ogona. I ona zdjęła moją trytytkę, patrz! No, pięknie, pięknie. Zawołam kawarę i zaraz zagoi ci ranę, a co do herbaty? No właśnie, herbata, bo to dla nich, bo ich do nas zaprosiłem. Jakich znowu ich? Ej, wychodźcie! Mistrz Posejdon wyraził ochotę poznania was. To jest właśnie Becia, to ona zdjęła trytytkę. Dzień dobry. No, rzeczywiście. Zupełnie ludzka dziewczynka. I nogi masz. Mogę się przyjrzeć? Nigdy ci na nich łuski nie rosną? Nigdy jeszcze nie urosłem, mistrzu Posejdonie. Ale też nigdy wcześniej nie byłam tak długo w morskiej wodzie. Kto wie, może wkrótce mi urosną. Tak. Wybacz, Beciu, pan mistrz Posejdon niezbyt często widuje nogi w swoim królestwie. Ryby z nogami, rozumiesz, głupio by wyglądały. A sam mistrz Posejdon ostatnio znalazł rower i, rozumiesz, nogi by się czasem przydały, do jeżdżenia na rowerze szczególnie przydatne. A to, szanowny Posejdonie, jest senior. Dzień dobry panu Posejdonowi. Ojej, to umie rozmawiać. Niezwykłe stworzenie. To jakiś torbacz futerkowy? No, oczywiście, że umiem rozmawiać i nie jestem torbaczem futerkowym. Nie? A czym wobec tego jesteś? Nie do końca wiem, czym jestem, ale z pewnością wiem, czym nie jestem. Ach tak.
Trytku, zaprosiłeś jeszcze kogoś na tę herbatkę? Jakie to szczęście, że kawara ma 8 macek. Kto inny by dopilnował aż tylu filiżanek? No właśnie, jest jeszcze Anastazja. Cześć, Posejdek. Jak ty to mnie powiedziałaś? Posejdek? Rozum straciłaś, pierzasta pokrako? Ja tu królem jestem. Królem, nie królem. Mnie tam babcia Helena opowiadała. Jaka babcia? Jaka? Babcia Helena oczywiście. Nie mam takiej babci. Ty nie, ale ja miałam. I ona mi opowiadała, że jak wpadała do serca morza, jak jeszcze Posejdek w pieluszce się pływać uczył i... Dość. Herbata. Kawaro, pozwól tu, kochana. Mamy gości, jak widzisz. Czy mogłabyś ich ugościć jakąś glonową herbatą? Wstrętne, suche stworzenia. Fuj. Samo dno i metr mułu. Kawara to nasza najcudowniejsza gosposia. Jest ośmiornicą i ma niezwykłe talenty. Rozpiętość ramion 5 metrów. Potrafi, leżąc w łóżku, sięgnąć ręcznik z balkonu. Beciu, po co tym rybom ręczniki? Nie wiem, seniorku, ale mam wrażenie, że lepiej nie pytać. Może na pierwszy rzut oka wydawać się trochę oschła. Oschła to nie jest moje ulubione słowo. No tak, rzeczywiście mało trafione, ale w istocie jesteś dość kanciasta w obyciu. Kanciasta? Ja? No, nasz mistrz dzisiaj raczej nie w formie. Ja jestem... Jesteś, kawaro, cudowną gosposią z ogromnymi 3 sercami do kochania, tylko się przyznać nie chcesz. Czy wiecie, że nasza kawara potrafi zmienić kolor 177 razy na godzinę? O, to rzeczywiście imponujące. Herbatka podana. A wracając do rowera... Do roweru. Co? Mówi się roweru, nie rowera. No mówię przecież, że wracając do bicykla, to jak szanowny mistrz Posejdon ma zamiar z niego korzystać? Myślę, że po niewielkich przeróbkach nasz bicykl, jak to powiedziałeś, mógłby nas zabrać w krótką podróż po oceanach świata. Jeśli tylko macie ochotę. Świat uszalał! Babcia Stanisława! Jaka babcia? Nieważne, i tak takiej nie miałeś. Ile ty właściwie miałaś babci, co, Anastazjo? Ile? No, całe stado. Kawaro, czy byłabyś uprzejma trochę przerobić tę piekielną ziemską machinę z 2 kołami na jakąś bardziej użyteczną? Oczywiście, mistrzu. Zapraszam na pokład. Ruszamy. Jesteśmy w Bałtyku. To najsłodsze morze świata. Otwu! Nie słodkie, jest słone. No jest słone, ale najsłodsze. A tu, proszę, Beciu, tu jest twój Sopot. Widzisz to? To najdłuższe drewniane molo w Europie. Całkiem ładne, co? A czy w tym Bałtyku to są jakieś rekiny? Skąd, seniorku? Tu nie ma żadnych rekinów. Błąd, moja mała koleżanko. Żyją tu rekiny. Żarłacze śledziowe. A są wielkie? Mają ze 3,5 metra, ważą z 200 kg i mają pyski pełne ostrych zębów. Ojej, Beciu, słyszałaś? Nie bój się, seniorku.
obronię cię. Ja wysiadam. Są tu jeszcze inne jakieś straszne straszności, panie Posejdonie? Są i inne straszności, a najstraszniejsza ze wszystkich? Bełtwa Festonowa, ogromniasta meduza z parzydełkami pełnymi trującego jadu. Posejduś, zabieraj nas stąd! Nie panikuj, pierzasty stworze. Bełtwa mieszka głęboko i wstydliwa jest, ale skoro nalegasz, to proszę zapiąć pasy. Przyspieszamy. Oto Ocean Atlantycki. Pięknie tu. Jeśli będziemy mieć szczęście, spotkamy tu największe zwierzę świata, płetwala błękitnego. Proszę się nie bać, żywi się planktonem. Tylko lwów tu brakuje. Nic nie brakuje, turbaczu, są i lwy. Lwy morskie oczywiście. Tak mówimy na uchadki kalifornijskie. To foki są, a jest coś ładnego? Z mniejszą ilością zębów? Są kraby z niebieskimi nóżkami, ładne bardzo. I rozgwiazdy, i żółwie, i delfiny. Delfiny też mają zęby. Jak nie będziesz tyle kłapać dziobem, to cię nie zjedzą. A teraz przyspieszamy i... Beciu! Beciu, wracaj na kolację. Mama naleśniki robi. Becia! O, tutaj się schowałaś. Przyszłaś popatrzeć na zachód słońca? Vincent? Jej, a skąd ty tu... Co? Na zachód? Tak, oczywiście. Skąd wiedziałeś? Sam lubię oglądać zachody słońca na plaży. Gdzie byłaś cały dzień? Nie uwierzyłbyś. Pewnie, że ci uwierzę. Opowiadaj. No, bo przyleciała Mewa, co miała całe stado babcz i nazywała się Anastazja i ona zabrała nas do takiej groty tam niedaleko. A w grocie był tryton i miał trytetkę na ogonie i ja go uratowałam, a on nas zabrał do serca morza i na rowerze pojechaliśmy aż do Atlantyku i widziałam płetwala. A wiesz, że kawara potrafi zmienić kolor 177 razy na godzinę? A kim jest kawara? No mówiłam, że nie uwierzysz. Oczywiście ośmiornicą i sięga poręcznik na balkon. A senior był z tobą? A skąd wiesz? Myślałam, że nikt go nie widzi, ani nie słyszy. Wiesz, ja też miałem kiedyś 13 lat. Co masz w kieszeniach? Nic, to tylko śmieci. Zbierałam po drodze, bo widzisz, one mogą być bardzo niebezpieczne. Trytek na przykład przez tę trytytkę to miał straszną ranę i musiałam go opatrzyć. Popatrz, podarłam sukienkę. Mama nie będzie zachwycona, ale nie przejmuj się. Chodź na naleśniki. Vincent? No? Kocham cię, braciszku. Słuchowisko, które przygotował dla Was audioteatr. Do usłyszenia.